czwartek, to nowena śmiena. Dobrze, śmiena. Tak. Już. Thank you.
Rozpoczynamy mszę świętą. Zapraszam wszystkich, którzy nam towarzyszą, oglądając transmisję w naszej parafialnej telewizji. Koncelebrowana msza święta. Cieszymy się, że z nami jest ksiądz Patryk, który sprawuje mszę świętą za świętej pamięci Weronikę i Stanisława Szewców. Ja natomiast sprawuję mszę świętą za świętej pamięci Marię Zofię Łanucha z intencji rodziny Grzywaczów. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Powoli zbliżamy się do przeżywania najważniejszych dla każdego chrześcijanina wydarzeń zbawczych. Męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. To, co prawie 2000 lat temu miało wtedy miejsce w Jerozolimie, stanowi największy dowód miłości Pana Boga do człowieka. Pan Bóg tak umiłował świat, że dał swojego jedynego Syna, abyśmy mieli życie. W każdej mszy świętej Jezus Chrystus w akcie doskonałego posłuszeństwa Ojcu składa siebie jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Uczestniczymy w cudzie miłości, dzięki któremu zbawienie staje się naszym udziałem. Abyśmy mogli uczestniczyć w najświętszej ofierze, mogli dać siebie absolutnym zaufaniu Panu Bogu, wolności i wierze, najpierw przez akt żalu, oczyśćmy nasze serca z grzechu. Panie, który przebaczyłeś skruszonemu Piotrowi, zmiłuj się nad nami. Chryste, który obiecałeś dobremu Łotrowi Królestwo Niebieskie, zmiłuj się nad nami. Panie, który zesłałeś apostołom Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Modlmy się. Pokornie prosimy Cię, najłaskawszy Boże, spraw, niech Twoi słudzy oczyszczeni przez pokutę i uświęceni przez pełnienie dobrych uczynków wiernie zachowują Twoje przykazania, aby z czystym sercem mogli obchodzić święta wielkanocne. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z Księgi Wyjścia. Pan rzekł do Mojżesza: Stąp na dół, bo sprzeniewierzył się lud Twój, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. Bardzo szybko odwrócili się od drogi, którą im nakazałem, i utworzyli sobie posąg cielca ulany z metalu i oddali mu pokłon i złożyli mu ofiary, mówiąc: Izraelu, oto Twój Bóg, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej. I jeszcze powiedział Pan do Mojżesza: Widzę, że lud ten jest ludem o twardym karku. Zostaw mnie przeto w spokoju, aby rozpalił się gniew mój na nich. Chcę ich wyniszczyć, a Ciebie uczynić wielkim ludem. Mojżesz jednak zaczął usilnie błagać Boga swego Pana i mówić: Dlaczego, Panie, płonie gniew Twój przeciw ludowi Twemu, który wyprowadziłeś ziemię egipskiej wielką mocą i silną ręką? Czemu to mają mówić Egipcjanie? W złym zamiarze wyprowadził ich, chcąc ich wygubić w górach i wygładzić z powierzchni ziemi. Odwróć zapalczywość Twego gniewu i zaniechaj zła, jakie chcesz zesłać na Twój lud.
Wspomnij na Abrahama, Izaaka i Izraela, Twoje sługi, którym przysiągłeś na samego siebie, mówiąc do nich: uczynię potomstwo wasze tak liczne jak gwiazdy niebieskie i całą ziemię, o której mówiłem, dam waszym potomkom i posiądą ją na wieki. Wówczas to Pan zaniechał zła, jakie zamierzał zesłać na swój lud. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Przebacz, o Panie, swojemu ludowi. Przebacz, o Panie, swojemu ludowi. U stóp Chorebu zrobili cielca i pokłon oddali bożkowi odlanemu ze złota i zamienili swą chwałę na podobiznę cielca jedzącego siano. Przebacz, o Panie, swojemu ludowi. Zapomnieli Boga, który ich ocalił, który wielkich rzeczy dokonał w Egipcie, rzeczy przedziwnych w krainie Hama, zdumiewający nad Morzem Czerwonym. Przebacz, o Panie, swojemu ludowi. Postanowił ich zatem wytracić, gdyby nie Mojżesz, jego wybraniec. On stawił się do niego, aby odwrócić swój gniew, by ich nie niszczył. Przebacz, o Panie, swojemu ludowi. Chwała Tobie, Królu wieków. Chwała Tobie, Królu wieków. Odrzuć się od Ciebie wszystkie grzechy i otwórzcie sobie nowe serca i nowego ducha. Chwała Tobie, Królu wieków. Pan z wami. I z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do Żydów: gdybym ja wydawał świadectwo o sobie samym, sąd mój nie byłby prawdziwy. Jest przecież ktoś inny, kto wydaje sąd o mnie, a wiem, że sąd, który o mnie wydaje, jest prawdziwy. Wysłaliście poselstwo do Jana i on dał świadectwo prawdzie. Ja nie zważam na świadectwo człowieka, ale mówię to, abyście byli zbawieni. On był lampą, co płonie i świeci. Wy zaś chcieliście radować się krótki czas jego światłem. Ja mam świadectwo większe od Janowego. Są to dzieła, które Ojciec dał mi do wykonania. Dzieła, które czynię, świadczą o mnie, że Ojciec mnie posłał. Ojciec, który mnie posłał, on dał o mnie świadectwo. Nigdy nie słyszeliście ani Jego głosu, ani nie widzieliście Jego oblicza. Nie macie także słowa Jego trwającego w was, bo wyście nie uwierzyli w Tego, którego On posłał. Badacie Pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne. To one właśnie dają o mnie świadectwo, a przecież nie chcecie przyjść do mnie, by mieć życie. Nie odbieram chwały od ludzi, ale wiem o was, że nie macie w sobie miłości Boga. Przyszedłem w imieniu Ojca mego, a nie przyjęliście mnie. Gdyby jednak przybył kto inny we własnym imieniu, to byście go przyjęli. Jak możecie uwierzyć, skoro od siebie wzajemnie odbieracie chwałę, a nie szukacie chwały, która pochodzi od samego Boga? Nie mniemajcie jednak, że to ja was oskarżę przed Ojcem. Waszym oskarżycielem jest Mojżesz, w którym wy pokładacie nadzieję. Gdybyście jednak uwierzyli Mojżeszowi, to byście i mnie uwierzyli. O mnie bowiem on napisał. Jeżeli jednak jego pismom nie wierzycie, jakże moim słowom będziecie wierzyli? Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Jest ktoś inny, kto wydaje świadectwo o mnie. Żydowscy przywódcy religijni chcieli zabić Jezusa.
nie tylko śmiał uzdrowić człowieka w szabat, ale także Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu. Kim był, żeby rościć sobie takie prawa? Jezus spokojnie wykazując wobec nich, że o tym, kim jest, świadczy nie tylko Jan Chrzciciel, ale także Pismo Święte oraz jego własne czyny. Świadectwo o nim daje także Ojciec Niebieski. Problem faryzeuszy i uczonych w Piśmie polegał na tym, że nigdy nie słyszeli jego głosu. My słyszymy głos Ojca, świadczymy o tym, kim jest Jezus –